Poseł Wiesław Szczepański oficjalnie otworzył swoje biuro poselskie, które znajduje się w Lesznie na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Chrobrego 22b. Wejście znajduje się od strony ulicy Świętokrzyskiej. Poza posłem Szczepańskim w biurze będą dyżurować jego kierownik Aleksander Ganowicz, Feliks Kosicki, Agnieszka Pawlicka i Tomasz Kusior. Ten ostatni będzie prowadził porady prawne, biuro będzie też oferować pomoc przy wypełnieniu PIT-u. Biuro będzie czynne w poniedziałki i piątki od 10 do 17, a we wtorki, środy i czwartki od 9 do 15. Z reguły te piątek i poniedziałek to są dni, kiedy będę na miejscu tutaj w Lesznie, w związku z tym będę na pewno w tym biurze dyżurował. Oczywiście kolejne biuro otworzymy również poza Lesznem. Jak już powiedziałem, za tydzień otwieramy biuro w Jarocinie. Mamy już wybrane lokum. W poniedziałek podpisuję umowę na to biuro od 15 grudnia. Natomiast od 1 stycznia podpisuję również umowę na wynajem biura w Ostrowie. To jest jednak duży okręg, w związku z tym, ponieważ wiem jedno, że jeśli chodzi o okręg leszczyński, to jestem osobą rozpoznawalną. Natomiast tam staram się po prostu również dotrzeć do mieszkańców, zwłaszcza że w Ostrowie otrzymałem w tych wyborach ponad 2,5 tysiąca głosów, więc to jest takie moje zobowiązanie również dla mieszkańców Ostrowa. Obiecywałem, że to biuro otworzę od 1 grudnia, będzie to biuro otwarte, będzie tam również zatrudniony pracownik, który będzie w tym biurze również dyżurował 2 dni w tygodniu. Ja postaram się raz na 2 tygodnie mieć również dyżur w Ostrowie, jak również w Jarocinie, tak żeby do szerokiego grona osób dotrzeć. Również obiecałem dzisiaj na konferencji, że będę na spotkaniu z naszymi gośćmi, że będę chciał mieć również dyżury w każdej gminie, dlatego że zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu samorząd ma obowiązek zapewnić lokum, jeśli poseł zamierza dyżurować w tej gminie, więc będę chciał również dyżurować w poszczególnych miejscowościach. Na zaproszenie na otwarcie biura odpowiedziała większość władz okolicznych gmin. Zaprosiłem wszystkich wójtów i burmistrzów, nie potwierdził swojej obecności pan, zaprosiłem również prezydenta. No właśnie. Zaprosiłem również prezydenta, nie uzyskałem odpowiedzi, dlaczego pan prezydent nie jest jedyną osobą, która przeprosiła za swoją nieobecność z uwagi na obowiązki służbowe, był wójt Krzemień.